miłośnicy robotyki, początkujący konstruktorzy oraz pasjonaci matematyki i fizyki czy mechaniki. To do nich adresowany był sobotni turniej. Na piątą już edycję zawodów robotów T-Bot do Wałbrzycha przyjechali pasjonaci tych dziedzin z całej Polski. Do rywalizacji o miano najlepszego stanęło 40 robotów. Mamy tak, gości z Gdyni, z Gostynia, Olsztyna, Poznania, Rybnika, Torunia, Bielawy, Wrocławia, Gliwic i Tarnowa. Więc cała Polska. Rano miałem zarejestrowanych 57 robotów i myślę, że ta liczba będzie oscylować rzeczywista koło tego. Gramy konkurencje tradycyjne, ale troszeczkę więcej będzie, bo tak, gramy duże sumo, gramy mini sumo. I pojawiło się mikrosumo, czyli coś, co jest wielkości z jedno złotówki, taki robocik, tam można go sobie będzie obejrzeć. I gramy line followery i line followery z przeszkodami, czyli coś nowego się pojawiło. Do budowy tego robota zainspirował mnie kolega z Wrocławia, z Politechniki, który jako pierwszy zbudował tak małego robota sumo. To jest klasa femtosumo, nieoficjalna. Ja jestem drugim konstruktorem najprawdopodobniej na świecie takiego robota. No, budowałem go pół roku. Trochę zajęło szukanie tak małych części, żeby upchnąć to wszystko, co mieści się w klasycznych robotach sumo czy mini sumo. Więc no, budowa nie była łatwa. Tym bardziej, że no, to jest naprawdę małe, a musi zabierać i czujniki, i silniki, i baterie, i włącznik, i gniazdo programatora. No ale jakoś się udało i jak widać robot działa. Czy on się będzie brał udział w zawodach, czy jest tylko na pokaz? Tak, robot bierze udział w kategorii freestyle, ponieważ jak mówiłem, jeszcze oficjalnie nie ma zawodu w tej kategorii, bo istnieją tylko dwa roboty. Niestety kolega z drugim takim nie mógł przyjechać dzisiaj do nas, więc no, żadnej walki niestety nie stoczę. Jestem tylko sam w tej kategorii. Przyjechaliśmy do Wałbrzycha z Tarnowa Opolskiego. Reprezentujemy Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Opolskim. Wraz z małymi konstruktorami od kilku lat uczymy się sztuki elektroniki, projektowania, wykonywania różnych konstrukcji, które potem właśnie mają możliwość brania udziału w takich zawodach. Dziś żeśmy przygotowali kilka różnych rodzajów robotów. Przyjechaliśmy tu z konstrukcjami typu line follower, czyli robotami podążającymi za linią, robotami walczącymi w kategoriach mini oraz mikrosumo oraz z takich ciekawostek tutaj mali inżynierowie wykonali małych malarzy. Zawody robotów zainteresowały wiele osób, nie tylko tych uczestniczących w konkurencjach, ale także ludzi, którzy przyszli specjalnie w celu przyglądania się zmaganiom mechanicznych zawodników. Z roku na rok przybywa coraz więcej fanów robotyki. Również w Wałbrzychu miłośników tej dziedziny nie brakuje, co oznacza, że cele tego typu imprez są realizowane. Pierwsza edycja to przede wszystkim pokazanie młodzieży, jak istotna jest technika i jak tą techniką na etapie szkoły czy wyższej uczelni można się bawić, a jednocześnie zdobywać wiedzę i już niezbędne umiejętności, które kiedyś pozwolą tym młodym ludziom być konstruktorami, wynalazcami właśnie w dziedzinie robotyki i automatyki. Myślę, że to taka była główna idea. Po drugie, również chcieliśmy pokazać, że Wałbrzych to również taki ośrodek, dosyć duży ośrodek myśli technicznej, ponieważ nawet dzisiaj chodzący w strefie serwisowej widzę, ilu po 5 latach jest absolwentów Zespołu Szkół Politechnicznych, którzy będąc na wyższych uczelniach dalej biorą udział w naszych zawodach i widać, że te ich konstrukcje no, są coraz ciekawsze i coraz bardziej zaawansowane. A czy zainteresowanie robotyką rośnie u nas w mieście? Myślę, że tak. Myślę, że przemysł, który usadowił się na specjalnej strefie ekonomicznej, rzeczywiście pokazuje, że mechatroników, robotyków, elektroników naprawdę potrzeba coraz więcej i myślę, że niedługo ta dziedzina będzie taką wiodącą dziedziną tutaj w naszym mieście. Zawodom towarzyszyła wystawa zdjęć dokumentujących misję marynarskiego łazika Curiosity. Pojazd ten trafił na Czerwoną Planetę w ramach misji Mars Science Laboratory, realizującej tam najnowsze części programu badań Marsa przez Agencję Kosmiczną NASA. W Wałbrzychu wystawę można było oglądać dzięki konsulowi generalnemu Stanów Zjednoczonych, który był gościem specjalnym tegorocznych zawodów. Zdjęcia zostały wykonane przez łazik Curiosity na Marsie i jest to efekt wysiłków rządu Stanów Zjednoczonych, aby pokazać uczniom i studentom szkół i uczelni w Polsce, jak wygląda ta dziedzina
z bliska w praktyce, żeby mogli to wszystko sobie obejrzeć. In university and high school. I'm already impressed just for the what little I've seen just by walking in the building. Wielu studentów na uczelniach w Polsce zajmuje się konstruowaniem robotów. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem poziomu tego, co ci młodzi ludzie robią. We have been very, very impressed by the level of science and engineering that we've seen so far. Tradycyjnie podczas zawodów można było zobaczyć również, jak pracuje i jak działa robot pirotechniczny z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.